Godzina 15:30 wybiła. Pytanie do Państwa, czy Państwo mnie słyszycie i widzicie? Ktoś pisze wiadomość, Pan Wojtek pisze tak. Czyli tak, i słyszycie, i widzicie. No dzisiaj jest takie pierwsze spotkanie w trochę mniejszym gronie, dlatego że Broker Purple Trading udostępnia w tej chwili moje live tradingi tylko dla osób posiadających konta realne, ale mam nadzieję, że to nie zmieni jakości moich wykładów, może nawet będą one bardziej precyzyjne, dlatego że jesteście Państwo jakby grupą osób, które uczestniczą w rynku w sposób już aktywny. No i chciałbym, żeby moje porady, moje jakieś analizy dawały Państwu jakąś skromną przewagę nad rynkiem. Bo już nie mówię, że nad innymi traderami, bo każdy trader prowadzi swoje jakby życie, swój trading. Natomiast ja się staram Państwu krok po kroku pokazać, jak przygotować się do setupu, jak go wybrać, jak go wyszukać w gąszczu dziesiątek różnych wykresów. Witam Panie Kamilu również, witam Pana Mariusza, Pana Darka, Spider jest, Mirek, no jest nas tutaj trochę. Ja wiem, że może to czasami być ta wiedza, którą Państwu przekazuję, czy tą, którą po prostu posiadłem, czasami może być ograniczona do kilku prostych czynności, ale wierzcie mi, że jak zaczynałem trading, wydawało mi się, że trzeba poznać wszystko, co tylko istnieje, wszelką teorię dotyczącą rynku i potem sobie wybrać tą najbardziej wartościową. Powiem tak, że są pewne obszary rynku, obszary wiedzy forexowej, którą bardzo pobieżnie przestudiowałem i stwierdziłem, że ona po prostu nie pasuje do mojego charakteru. Są to między innymi formacje harmoniczne, które uważam, że są skuteczne, ale ich wykorzystywanie wiąże się z dłuższym, że tak powiem, spędzaniem czasu znacznie dłużej przy wykresie niż przy tej strategii, którą używam. Nie korzystam na przykład z Fibonacci poziomów, też nie neguję, że one są skuteczne, ale po prostu mi nie odpowiadają ze względu na dosyć dużą swobodę interpretacji tej sytuacji, która jest na wykresie. Tak samo Ishimoku, jest to kompleksowa strategia oparta o tak zwane chmury i linie wskazujące na to, że jest pora, żeby wejść w zlecenie lub z niego wyjść. Dla mnie raczej to była strategia mało czytelna, albo inaczej powiem, ona wymagała znaczy ta kontrola nad tym zleceniem była dla mnie zbyt szczegółowa. Poza tym te nazwy japońskie, one jakoś nie przemawiały do mnie. I tak krok po kroku eliminowałem pewne rzeczy i to może wyglądać dziwnie, ale po kilku latach studiowania wiedzy forexowej wróciłem praktycznie do podstaw, czyli do tego, od czego zaczynałem, bo ja zaczynałem od formacji świecowych. Myślę, że większość z Państwa też zaczyna od formacji świecowych, ponieważ one jakby są narzucane przez wszystkich, czy wykładowców, czy trenerów, czy szkoleniowców, jakby ich nie nazwać. No bo jest to jakby podstawowy element wykresu, tak? Świeca japońska. Niektórzy korzystają z barów, niektórzy korzystają trochę z innych, z ręką, ale ogólnie świece japońskie to jest taka podstawa, to jest taki elementarz tradera. I tak naprawdę swoją drogę, czyli powiedzmy drogę do strategii, którą używam, znalazłem po przeczytaniu paru artykułów Niala Fullera i
Justina Bennetta. To są tacy dwaj klasyczni, to jest taka klasyka price action. Wydaje mi się nawet, że Justin Bennett jest bliższy mi niż Niall Fuller, ale podstawy rozgrywania formacji świecowych właśnie od tych dwóch panów sobie ściągnąłem. No i w tej chwili, przepraszam na chwileczkę, bo muszę coś popić, bo mi tutaj coś przeszkadza. Momencik. Powinno być lepiej, dlatego że to już jest któraś godzina, kiedy rozmawiam i włączone kaloryfery też nie pomagają, wysuszają powietrze. Dobra, no to co, lecimy wtedy, tyle tytułem wstępu i jak wiecie Państwo, ja promuję cztery strategie, z czego ta Price Action MACD to jest matka wszystkich strategii, pozostałe jakby są też częściowo z nią związane, no może scalping jest troszeczkę inny, ale EMA144 jest bardzo ściśle powiązana z tą Price Action MACD, a jeśli chodzi o scalping, to właśnie chciałem Państwu jedną rzecz jeszcze przypomnieć, mianowicie 6 listopada Purple organizuje konferencję offline w Warszawie, czyli offline, czyli tradycyjna konferencja face to face. Zostałem na nią zaproszony jako jeden z kilku traderów, którzy tam będą występować i zapraszam na tą konferencję. Ja jeszcze nawet dokładnie nie wiem, o której godzinie to się zaczyna. Wiem tylko tyle, że to jest 6 listopada i wyznaczono mi godzinę około 12 w południe. Będę miał przyjemność wygłosić wykład. Może nie przesadzajmy z tym wygłaszaniem wykładu. Po prostu przedstawię Państwu taką koncepcję, gdzie będzie można wykorzystywać właśnie moją strategię Price Action MACD, która dotyczy głównie analizy dużych timeframe'ów, interwałów czasowych, czyli H4 i dziennych, a jednak używam ją do skalpowania. To jest może trochę dziwne, ale właśnie ta komplementarność strategii na wysokich przedziałach czasowych ze skalpingiem, który się odbywa na wykresie 5-minutowym albo powiedzmy range barowym, który jest zbliżony dynamiką do wykresu 5-minutowego. Udowodnię Państwu, że te dwie strategie można połączyć w jedną i świetne wyniki daje. Skalpowanie oczywiście jest bardzo specyficzną techniką i uważam, że skalpowanie jest jedną z najtrudniejszych technik w tradingu, wcale nie jest najłatwiejsze, chociaż wszyscy zaczynamy właśnie od skalpingu, po czym palimy konta, a potem wracamy do skalpingu, jak już troszeczkę wiedzy zaczerpniemy i troszeczkę mamy pojęcie o rynku. Także zapraszam na to, będzie okazja spożyć może jakąś kawę czy herbatę wspólnie, pogadać, popytać się, z chęcią poznam Państwa, jak Państwo wyglądacie, jakie jest Państwa podejście do tych tradingów, które pokazuję i w ogólnie do rynku, do samego faktu, że zajęliście się tam, że poświęcacie czas temu zajęciu. Podejrzewam, że kradnąc trochę czasu z innych części swojego życia. Bo jednak wiadomo, że trading zabiera czas i to jest, no, musimy ukraść parę godzin, nie wiem, czy z wypoczynku, czy ze snu czasami, czy po prostu zamiast oglądać Netflix siedzimy przy wykresach. Czasami są one bardziej dramatyczne niż filmy na Netflixie. Dobra, to tyle tytułem wstępu, także tu przypomniało mi się o tej konferencji, właśnie piszę teraz tamtą prezentację dla Państwa, myślę, że za tydzień powinienem ją skończyć. A teraz przejdźmy do wykresów. Tak jak wspomniałem na grupie telegramowej, zaczniemy od dwóch par walutowych, które niezwykle mnie ostatnio wprawiają zły nastrój, bo na pewno Państwo wiecie, że jest podgląd. Pan Dariusz pisze, że nie widzi wykresu, nie widzi obrazu, bo ja mam białe. Trudno mi powiedzieć, panie Dariuszu, myślę, że trzeba troszeczkę może odświeżyć ekran, bo reszta Państwa tu piszą, że jest wykres.
Jest o bankami, pisze, że jest obraz. No nie wiem, może to jakaś chwilowa przerwa w nadawaniu. Pan Mariusz też pisze, pan Wojtek też pisze. Dobra, czyli przyjmuję, że większość widzi, a kto nie widzi, to po prostu musiałby może zresetować komputer albo, nie wiem, odświeżyć ekran. Myślę, że to jest jakaś chwilowa niedoskonałość techniki. Więc jak wiecie Państwo, prowadzę konto już od lipca chyba, nie, czy od czerwca. Chyba w połowie czerwca była wpłata, tak mi się wydaje. I to konto jakby spełnia funkcję kontroli tego, co ja robię. Może nie kontroli, tylko wglądu do tego, co ja robię, bo bardzo często się spotykamy z taką sytuacją, że osoba, która przekazuje tam jakąś wiedzę, jest posądzana o to, że dużo gada, a nic nie robi, czyli jakby nie ma, nie przekłada się jego technika, jego styl tradowania na wyniki ekonomiczne. Dlatego ja poddałem się takiej weryfikacji. Nie mam w ogóle żadnych obaw poddawania się takiej weryfikacji, o ile nie jest to weryfikacja na zasadzie złośliwości, a pokaż, co ty tam robisz. Ja po prostu pokazuję Państwu po to, żeby to też ma jakąś wartość edukacyjną. Widzicie moje jakieś tam, powiedzmy, wpadki, problemy, jakieś przeciągnięcia, jakieś tam drobne sukcesy i widzicie, że tak się z tego się składa trading. Trading nie składa się z samych sukcesów, trading się składa z zysków i porażek. Pamiętać trzeba tylko jedno, że zadaniem naszym jest to takim, nasze zadanie polega na tym, żeby tych sukcesów było więcej i żeby na koniec to konto było dochodowe. W planie, jak zaczynałem tradować na tym koncie, wstępnie mówię, no pół roku, do końca roku mam jeszcze 6 miesięcy, może mi się uda wykręcić podwojenie konta, czyli 100%. Nie wiem, czy mi się uda, ale nie o to chodzi, żeby robić podwajania. Chodzi o to głównie, żeby być dochodowym na tyle, żeby ta kwota, która tam została umieszczona, dawała możliwość chociaż jakiegoś dobrego dodatku do pensji. Bo wiadomo, że jeżeli ja bym pokazał Państwu konto, na którym jest w tej chwili powiedzmy 400 tysięcy złotych, to ja tam nie gimnastykuję się i robiąc dziesiątki procent, mi wystarczy 5% miesięcznie, tak? Tutaj przy tej kwocie, no taką kwotę akurat uznałem za właściwą, żeby Państwu pokazać, bo ona jakby mieści się w kategoriach średniej wpłaty polskiego tradera, który traktuje trading dosyć poważnie, tak? Jeżeli oczywiście zaczynamy, ja też zaczynałem, a pamiętam, od 1000 złotych, potem od 5000, ale 20 tysięcy to już jest taki kapitał, który pozwala z tego może nie żyć, ale pozwala mieć niezły dodatek do pensji. Na wakacje można zarobić, na paliwo i na jakieś takie skromne prezenty dla rodziny. Więc nie oczekujcie, że ja będę robił tutaj setki procent, bo to nie leży w moim stylu, ale staram się pokazać, że można systematycznie powiększać konto, jeżeli się w miarę pilnuje tych upadków takich silnych. Czyli nie należy popadać w samozachwyt, po prostu cały czas trzeba kontrolować się i to, co się robi. I jak widzicie, widzieliście Państwo, podgląd na konto prawdopodobnie wszyscy Państwo macie, ja zresztą je pokażę. Sytuacja wygląda świetnie, jeżeli nie patrzymy na equity. No, świetnie wygląda, 67%. Zacząłem od połowy czerwca, więc no, na pierwszy rzut oka wygląda super, nie? Tylko gorzej, jak włączymy equity. Jak włączymy equity, okazuje się, że tu są były upadki nawet do 15%. W tej chwili jest to stan konta, no, balans jest niby 67%, ale tak naprawdę aktualnie na koncie, gdybym zamknął wszystkie zlecenia, jest tylko plus 35%. Ale jest plus, tak? Czyli jest plus, czyli nie jest źle. Najważniejsze, żeby to equity, które tu oglądamy, nie spadło nam poniżej zera. Bo jeżeli spadnie poniżej zera, to znaczy się, że zaczynamy tracić to, co żeśmy wpłacili. Sytuacja ta tutaj, która się teraz tutaj pojawiła, no wygląda brzydko. Jedna noc niedopilnowana i drawdown niesamowicie mi się pogorszył. Nie jest to powód do zadowolenia, więc sobie wymyśliłem w ten sposób, że jeżeli uda mi się konto doprowadzić do stówki, zrobię połowę
z tego wypłaty i zacznę od nowa naliczać procenty i zacznę od nowa historię. W związku z tym będę jakby mógł potem porównać okres kilkumiesięczny, kiedy pozwalałem sobie na takie trochę wariackie drawdowny, z następnym okresem, gdzie będę się starał bardzo ściśle tego pilnować, zwłaszcza, że będę miał trochę więcej czasu na trading w drugiej, powiedzmy na początku przyszłego roku, bo w tej chwili mam trochę różnych innych obowiązków, które mnie od tradingu trochę odciągają. Także mówię, no jak się ogląda, jak się equity wyłączy, sytuacja wygląda pięknie, a jak się włączy, jest troszkę mniej wesoło. Sytuacja w tej chwili na koncie jest taka, że mamy około 20% equity na minusie, znaczy poniżej kapitału wejść w stosunku do kapitału do balans jest około minus 20, co jest dosyć dużo, nie podoba mi się to, no ale mówię, nadal jest to 35% w sumie zyskowności. I zlecenia, które mnie najbardziej dołują, to jest zlecenie na kanadyjskiej parze do dolara. Ja tu włączę teraz te trady, które są odpalone. Te dwa trady tutaj, jeden po drugim otwarte, były w pewnym momencie na plus. One w pewnym momencie razem dawały około 70 pipsów na plus. No ale włączyła się chytrość, tak? Pazerność się włączyła. Ja sobie wymyśliłem, że to jest head and shoulders i że to head and shoulders daje mi nadzieję na ładne zyski. Bo tak, mój head and shoulders wtedy, jak go rysowałem, wyglądał w ten sposób. Head and shoulders, czyli RGR po polsku, czyli głowa z ramionami. Z tym, że tutaj była taka akcja, że była jeden head and shoulders, powiedzmy, z jednym prawym ramieniem, fałszywka, wybicie w górę i jak oni drugi raz tutaj spadli, a to ramię nie zostało pokonane, no już byłem prawie, że pewien, no teraz to będzie taka jazda, nie? I stąd te dwa zlecenia. Jedno było już na plusie chyba 20, ja mówię, a dołożę jeszcze jedno, to było tuż przed spaniem, a rano już byłem na minusie, bo rano już ta cena wywaliła w górę. Powinienem był zamknąć to najpóźniej powinienem to zamknąć, kiedy cena zbliżała się do prawego ramienia, czyli tu powinienem z tego wyjść, nie wyszedłem, teraz jestem no, w pewnym kłopocie i znowu otworzyłem zlecenie, czyli mam tak zwanego grida, czyli mam dwa zlecenia na sell i tutaj mam trzecie na sell. Z tym, że jeżeli odległość między tymi zleceniami a tym jest dosyć spora, bo to jest w tej chwili, momencik, ile to będzie pipsów między jednym zleceniem a tymi, no to jest, ja otworzyłem 250 pipsów wyżej niż to, czyli to już nie jest taki grid, bo gridem bym nazwał wchodzenie co 20, co 40 pipsów, dokładanie kolejnych zleceń z nadzieją, że one będą zyskowne. Więc moim zdaniem to nie jest grid, ale o, pan Dariusz pisze, że już ma obraz, fajnie, ale jedną zasadę stosuję od jakiegoś czasu, nie wiem, czy wspominałem, ale parę lat temu poniosłem ogromną stratę, bawiąc się w hedgingi. Czyli w momencie, kiedy sprzedaję, tak, to są zlecenia na sell i w pewnym momencie widzę, że mi cena ucieka i zaczynam kupować, czyli mam zlecenia przeciwstawne. Serdecznie odradzam. Serdecznie odradzam, to jest zabawa prowadząca do donikąd, czyli do wyczyszczenia konta. Dlaczego? Dlatego, że w pewnym momencie musimy przewidywać, jak cena się zachowa w obie strony. Czyli no załóżmy, że to byłoby zlecenie na kupno tu, na tym poziomie, to ja muszę teraz planować, kiedy zamknąć to na kupno, bo cena zacznie zawracać. Ja muszę przewidywać w 100%, jak się rynek zachowa. W momencie, kiedy ja mam tylko w jednym kierunku, mnie interesuje tylko jeden kierunek, kiedy rynek ruszy w tamtą, a że będzie spadał, to może właśnie być okazja, żeby podebrać i dokupić. Czyli odradzam hedging. Ja pamiętam to, ja robiłem hedging na dolarze do jena kilka lat temu i poniosłem po prostu porażkę okropną i od tego czasu żadnych hedgingów i od razu się traduje lepiej. Zwłaszcza, że mając zlecenia otwarte w obie strony, jest to w pewnej formie schizofrenia, bo już nie wiemy, czy chcemy, żeby ta para rosła, czy żeby ona spadała. No, odradzam. Ja wiem, że ludzie to robią,
Ja natomiast serdecznie odradzam, jest to jedna z moich takich prywatnych uwag, żeby to omijać z daleka hedging. Jeżeli uważasz, że cena będzie dalej ciągnęła do góry, to po prostu zamknij te i otwórz sobie wtedy przeciwną po zamknięciu tych pierwszych zleceń. Dlaczego ja otworzyłem kolejną pozycję na sell, czyli jakby griduję, popularnie mówiąc? Znaczy słowo grid pochodzi od siatki, to jest angielskie słowo określające siatkę i popularnie kiedyś grid to było coś takiego, że zakładało się siatkę zleceń oczekujących, jedno po drugim, tam co 20 pipsów i zakładając, że będzie trend, kolejne ruchy ceny otwierały tą siatkę. I na końcu była piękna piramida, którą się ładnie z dużym zyskiem zamykało. Pamiętam piramidę, na której można było zrobić, znaczy można, ja zrobiłem na jednej z piramidzie ponad 500% konta, mając tylko 1 do 100 lewar. Ale to były czasy, kiedy rynek się poruszał dosyć regularnie i jakoś tak z sensem. Teraz jest rynek bardzo szarpany, więc już nie do końca polecam w tej chwili. Ja widzę, że pan Kamil się pyta, jaką największą kwotę straciłem. To znaczy, no, dobry Mercedes poszedł z dywem w każdym razie. To było z 5 lat temu. Wracając do szczegółów. Dlaczego ja to rozgrywam? Robimy teraz po prostu krok po kroku analizę tego zlecenia, żeby pokazać Państwu, że proste strategie mają ogromną przewagę nad skomplikowanymi, ponieważ można je opisać. Myślę, że jak teraz zacznę Państwu tłumaczyć to zlecenie, za 7 minut już będę w stanie powiedzieć i na tym, że na tym kończę i to jest właśnie cała analiza tego zlecenia. Mówię kończę, oczywiście chodzi o opis tego konkretnego zlecenia. Jak już Państwu wspomniałem, moja strategia jest oparta na bardzo prostych zasadach i te zasady są spisane tutaj w formie takiej tabelki. Ja wiem, może to nawet się już powoli staje nudne, że ja ciągle tą tabelkę pokazuję, ale dodam, że jeżeli trading staje się trochę nudny, to znaczy się, że on zaczyna być zyskowny. Bo jeżeli nie ma już takich emocji przy otwieraniu zleceń, to okazuje się, że to właśnie dlatego, że mamy już opanowaną technikę. Momencik, ja tylko to zmniejszę, bo to tak się jakoś rozciągnęło. O, tak będzie chyba lepiej, co? O. Dobra, czyli strategia price action i MACD, czyli jedziemy krok po kroku, żeby pokazać, jak łatwo można fajne zlecenie złapać i z takim luzem je obserwować, ponieważ mamy trzykrotne potwierdzenie, że to, co robimy, ma sens. Jeżeli nie wyjdzie, to też nie jest tragedia, bo nie ma strategii 100%. Przyjmuję, że 7 zleceń na 10 powinno nam wyjść. Widzę, że są pytania. Pan Wojtek pyta do strategii price action. Czy dobrze rozumiem, że jest to strategia typu trend reversal, a więc otwieranie pozycji po spełnieniu wszystkich warunków przeciwko obowiązującemu trendowi? Tak, to jest strategia kontrariańska, czyli kontratrend. Tak, bo zakładamy zmianę trendu albo przynajmniej silną korektę do trendu. Większość strategii zaleca się, aby dołączać do trendu, a z nimi nie walczyć. I tutaj Pana zaskoczę, bo ta strategia poza tym, że jest kontrariańska, jest również trend following. Ja wspominałem kilka razy, że trend following jest wtedy, kiedy formacja, która się pojawia na wykresie, nie spełnia warunku pierwszego, ale nadal jest formacją inside bar czy outside bar. Postaram się to wytłumaczyć na przykładzie, jak skończymy ten przykład. Znaczy, o co chodzi? O to chodzi, że jak jest formacja, ona musi spełnić warunek pierwszy. Warunek pierwszy strategii jest, czy jest formacja inside lub outside bar i ekstrema tej świecy matki muszą być lokalnym ekstremum. Czyli jeżeli rozpatrujemy zlecenie na trendzie wzrostowym,
i pojawia się nam insight bar, bo te dwie świece tworzą insight bara już, znaczy to jest insight bar, ale to jest formacja insight bar, tak, te dwie świece. Jeżeli ja widzę coś takiego, to pierwsze co, to muszę wrócić do punktu pierwszego i spytać się samego siebie, czy maksimum w tym wypadku, jeżeli to jest w uptrendzie, czy maksimum tej świecy tworzącej, czyli, a ja może powiększę Państwu, bo to ja wiem, że te wykresy na YouTubie, które potem Państwo oglądacie, one są no, dość słabe, jakość tych nagrań, więc może powiększmy. Mnie interesuje maksimum świecy tworzącej formację. To jest świeca matka, to są te kolejne świece tworzące razem z tą świecą matką insight bara. Maksimum tej świecy. Jeżeli ja spojrzę w lewo, to ja wiem, że to jest maksimum warte uwagi, bo ono się znajduje na dosyć wysokim poziomie. Tak? Ok, to jest dobry. Czyli jak wracam do zasad strategii, to od razu mówię, że to jest ważna formacja. Po zaklepaniu punktu pierwszego przechodzę do punktu drugiego. I punktem drugim jest, czy nastąpiło wybicie z formacji. Wybicie z formacji polega na tym, że ta świeca, która opuszcza, cena opuszcza formację, jej minimum, nie minimum nawet, tylko jej zamknięcie musi być poniżej tej formacji. Co to znaczy poniżej formacji? Jeżeli to jest świeca matka, to zamknięcie tej świecy wybijającej musi się znaleźć poniżej świecy matki. Ale może to dokładnie narysuję, o tak. To jest minimum świecy matki, a to jest poziom zamknięcia świecy wybijającej. Czyli ta formacja, którą tutaj mamy, składa się ze świecy matki, tak? To jest świeca matka, to nie jest święta matka, tylko świeca matka. A to jest świeca wybijająca, to. Czyli to jest świeca wybijająca. Czyli formacja się składa ze świecy matki, świec, które tworzą inside bara lub outside bara, w zależności na jaka to jest formacja. I trzeci rodzaj świec to są świece wybijające. I to jest ta świeca wybijająca. Dlaczego ona jest świecą wybijającą? No to odpowiedź jest tu w drugim pytaniu. Ona się musi zamknąć poza obszarem formacji. I ona się zamknęła, bo to jest miejsce, to jest poziom, na którym świeca się zamknęła. Czyli mam dwa punkty spełnione. Pierwszy punkt spełniony, bo jest to inside bar. Świeca zamknęła się poza obszarem, czyli drugi punkt spełniony, no to do szczęścia nam brakuje punkt trzeci. I dlatego ta strategia nazywa się Price Action plus MACD, bo MACD jest weryfikatorem. MACD jest tym elementem, tym gwoździem, który wybity, że tak powiem, to nie jest gwoźdź do trumny. Jest to element wiążący mnie do tego, żebym otworzył zlecenie. Albo może nie wiążący, a to jest punkt konieczny, niekoniecznie wystarczający, bo nie ma tutaj, w tym wypadku nie ma warunków wystarczających, o których często słyszymy w matematyce. To są warunki, trzy warunki i wszystkie z nich są tak naprawdę warunkami koniecznymi, ale ten, specjalnie on jest traktowany jako punkt trzeci, podsumowujący całą analizę, że musi nastąpić zmiana kierunku na maku i oczywiście powinna być ona zgodna z kierunkiem wybicia. Czyli jeżeli wybijamy w dół, mak powinien zacząć spadać, ale dodatkowym elementem wzmacniającym całą strategię jest to, że będzie dywergencja. I tutaj właśnie taką przyjemność mamy, bo spójrzcie, że tu mamy bardzo ładną dywergencję. Dywergencja polega na tym, że mak idzie w dół, a cena w tym samym czasie się wspina. Czyli tu mamy cenę wznoszącą się
kierującą się na północ, a w tym samym czasie mak spada. To jest dywergencja. Ja myślę, że Państwo wiecie, co są dywergencje. Jeśli nie, to proszę o informację, że nie wiecie, co to jest dywergencja, i przy następnym spotkaniu zrobimy 10-minutowy taki kurs przyspieszony, jak wyłapać dywergencję, jak w ogóle korzystać z dywergencji. I teraz, jak widzicie, mam bardzo proste trzy pytania, i te trzy pytania, na które odpowiedziałem sobie tak, czyli jest to ważna formacja, wybicie nastąpiło, mak zmienił kierunek i jeszcze, hurra, mamy dywergencję, czyli setup jeszcze jest bardziej prawdopodobny, niż gdyby tylko zmienił kierunek, bo zdarza się, że zmienia kierunek, ale nie ma dywergencji. No to ja, dlaczego? No ja nie mogę tego zostawić tak sobie, ja to muszę rozegrać. Bo gdybym tego nie rozegrał, to znaczy się, że nie wierzę we własną strategię i powinienem szukać sobie innej pracy albo po prostu innej strategii. Ale mam trzy pytania, wszystkie trzy pytania są obiektywne, ja muszę to rozegrać. Dlatego to rozgrywam w tej chwili. Pomimo, że mam to obciążenie tymi starymi zleceniami, które mi tutaj sporo krwi napsuły, to i tak otwieram trzecie, bo jestem przekonany do tego, że to zadziała. Akurat to działa, także mam tą przyjemność, że mogę Państwu pokazywać to, że tak powiem, na żywym organizmie, że to działa. Pan Wojciech wspomniał, że to jest strategia odwrócenia trendu albo strategia kontrariańska. Zgadza się, ale powiem Panu, że łatwiej jest mi, przynajmniej stosując moją strategię, łatwiej jest mi wychwycić moment, kiedy cena zaczyna zmieniać kierunek. Ja nie mówię, że to jest zmiana trendu, to podejrzewam, że to jest jakaś korekta, bo nie za bardzo wierzę w to, że cena mi tu dojdzie do tych poziomów, więc być może będę tutaj zamykał wszystko. Ale pomimo, że to jest przeciwtrendowe zagranie, to ja wolę takie zagrania niż trend following czasami, dlatego że to, że cena idzie w górę, pytanie jest, jakiego typu potwierdzenia będę szukał, że ona będzie dalej rosła. Na maku ciężko znaleźć na potwierdzenie na maku, bo mak rośnie, ale w każdej chwili może nagle się pojawić coś takiego. I właśnie na to ja poluję. Ja poluję na te momenty, bo w momencie, kiedy mak pokazuje mi czerwoną krechę, to ja mam większą pewność, że te spadki nastąpią, niż to, że jak się pojawiła kolejna zielona, że on będzie ciągnął do góry, bo może właśnie zaraz po tej zielonej pojawi się czerwona. No, przepraszam za te problemy techniczne, to są niezależne absolutnie ode mnie, dlatego że ja mam kilka okien otwartych na innych komputerach, wszystko działa, tylko tutaj ja podejrzewam, że serwer tej firmy Click Meeting po prostu siadł, za dużo może jest. Pan Mariusz mnie poinformował na Telegramie, że jest problem z łącznością, ale ja też widziałem to, tutaj wyświetliło mi się okienko, że jest problem z połączeniem. Naprawdę nie jest to moja wina, ale jeżeli Państwo jesteście jeszcze, myślę, że parę osób zrezygnowało. No przykro mi, ale no nic nie poradzę na to, że to jest jakby poza moim jurysdykcją, jak to się mówi. Więc wracając do tego setupu, skończmy ten setup i przejdźmy do następnych. Kończąc tą dyskusję, to jest Kanadyjczyk do Japończyka. To jest wykres 4-godzinowy. Świeca matka, inside bary, świeca wybijająca. I jak pewnie zauważycie Państwo, idealny wręcz retest minimum świecy matki, czyli ten prostokąt, który tutaj zaznaczyłem, ten prostokąt, który tu zaznaczyłem, to jest rozmiar formacji determinowany przez wielkość świecy matki, tak? I zauważcie, tutaj no wręcz bym powiedział klasyczny schemat, cena wybija, testuje od spodu już tą pokonaną barierę i jedzie dalej.
Bardzo często, zanim jeszcze zacząłem korzystać właśnie z tych formacji Inside i Outside Bar, się zawsze zastanawiałem, bo często widywałem takie sytuacje, gdzie widzicie jeden knot, drugi knot, oba na równym poziomie. Dlaczego oni tak tłuką w jedno miejsce, a potem spadają? I potem się połapałem, że to jest minimum świecy matki. Minimum świecy matki tworzy pewien poziom wsparcia i oporu. I w tym momencie ten opór pokonany zaczyna działać, wsparcie pokonane działać zaczyna jako opór. Także to jest klasyczne rozegranie formacji, która spełniła wszystkie trzy warunki. Jest pytanie, pan Wojtek pisze, po spełnieniu warunków strategii, jak rozpoznaje, czy warto poczekać na tak zwany pullback, czy też otwierać pozycję niezwłocznie? No tutaj nie ma prostych odpowiedzi na to pytanie, natomiast wiem jedno, że jeżeli to wybicie jest krótkie, tak jak tu, zobaczcie, że to było króciutkie wybicie, to wybicie zaledwie, ile ono tu miało? Oni wybili zaledwie 5 pipsów poniżej tego, to ja już nie czekam na lepsze okazje, ja się staram szybko to robić, chociaż tu akurat spóźniłem otwarcie, ale przyznam szczerze, spóźniłem otwarcie na tym koncie, natomiast na innym koncie już byłem wcześniej w rynku, ponieważ zmieniam komputer i nie mam jeszcze wszystkich programów przeinstalowanych i nie mam jeszcze kopiarki uruchomionej, w tej chwili jakby ręcznie otwieram zlecenia na różnych kontach, stąd tutaj dosyć późno otworzyłem, ja w ogóle to konto otworzyłem na godzinę przed naszym spotkaniem, wcześniej miałem tylko podgląd w telefonie, nie otwierałem komputera na komputerze, bo nie miałem jeszcze zainstalowanej tej platformy na komputerze nowym. Tutaj sytuacja jest taka, ta odpowiedź na pytanie pana Wojtka, jeżeli cena wybije i nie jest daleko od tej dolnej półki, to ja wchodzę dosyć szybko, szczególnie jeżeli to jest dywergencja. Jeżeli jest dywergencja, prawdopodobieństwo, że cena wywróci się gdzieś tam do góry, jest niewielka już. Oczywiście, jeżeli byśmy rozpatrywali sytuację taką, jak tutaj była, że ta dywergencja nie istniała, bo to była zwykła tylko zmiana kierunku na maku, to tutaj bym się wahał z wejściem. Zresztą tutaj formacji nie było, więc nie było mowy o rozgrywaniu tego. Ale tu, gdy mam, że tak powiem, za plecami dywergencję wspierającą mnie w moim przeczuciu, że będą spadki, to dosyć szybko wchodzę. Tu jest o tyle troszeczkę problemu z ustawieniem stop lossa. Dlatego, że stop loss powinien być powyżej świecy wybijającej. Tutaj wstawienie stop lossa aż tak wysoko trochę psuje nam współczynnik ryzyka risk to reward. Dlatego ja bym tutaj wszedł na niższy time frame i się przyjrzał, gdzie postawić stop lossa. Ja już go widzę, gdzie go powinienem postawić, ale Państwu ułatwię zadanie i przejdźmy na godzinowy wykres i widzimy, że tutaj się pojawiła konsolidacja, z której to było jakby gwałtowne wybicie. Czyli powrót pod spód konsolidacji jest bardzo prawdopodobny. Czyli narysujmy sobie, gdzie było minimum tej konsolidacji, to jest gdzieś tutaj, tak? Ta konsolidacja to była tak naprawdę, ona w czasie azjatyckiej sesji się utworzyła, koniec wczorajszej sesji, początek dzisiejszej. Teraz zobaczcie, jak przesunę w lewo, to się okazuje, że ta konsolidacja miała sens, bo oni po prostu walczyli z tym ostatnim minimum. Czyli teraz, jak ja będę chciał postawić stop lossa dla tej konkretnej sytuacji, to ja muszę go postawić tuż powyżej minimum tej konsolidacji, tak? I tutaj mam wtedy logicznego stop lossa. I akurat tu go postawię, bo ja jak korzystam z programu do kopiowania zleceń, to ja mam tylko stop lossa na koncie głównym. Na pozostałych kontach tego stop lossa nie ujawniam. To są pieniądze, które jakby podlegają ochronie poprzez jedno główne konto. I one, jeżeli u mnie na głównym koncie uruchomi się stop loss, to te stop lossy automatycznie są
uruchamiane na wszystkich pozostałych kontach. Oczywiście mogę ustawić kopiarkę w ten sposób, że ustaw stop lossa na platformie kopiującej, tak samo jak na tej macierzystej, głównej, czyli często nazywanej master, a tamte są tak zwane slave, ale ja wolę ich nie uwidaczniać, tych stop lossów, natomiast mam stop lossa na kopiarce i jeżeli on zostanie uruchomiony, automatycznie wszystkie zlecenia inne też kopiują ten moment zamknięcia, bo one nie reagują już na stop loss, one reagują na polecenie zamknij zlecenie. I bardzo często jest tak, że na koncie głównym mi wyświetla w statystykach, że na SL albo na take profit się zamknęło, na zielono albo na czerwono, a na kontach podległych nie, bo tam nie było w ogóle zaznaczonego stop loss. Teraz widzimy, tutaj mamy jakiś problem ze średnią EMA 144, rynek tu się na niej trochę zatrzymał, ale proszę Państwa, to jest godzinówka. Patrzmy lepiej na H4 i na H4 rośnie nam piękna dywergencja. Spójrzmy w ogóle, ile mamy czasu do zamknięcia tej świecy. Nie wiem, dlaczego nie mam tutaj tego candle time. Zróbmy sobie, to będzie na czerwono. Tak. Wizualizacja, a może być na wszystkich. OK. Dobra, mamy tutaj licznik czasu, czyli do zamknięcia tej świecy 4-godzinowej mamy jeszcze 2 godziny 40 minut, czyli ta świeca dopiero jest praktycznie w trakcie, jakbym powiedział, rozbudowy. Czyli no, z optymizmem patrzymy na ten ruch. Ja mam tutaj take profita na tym poziomie. Dlaczego on jest tutaj? No to wynika z tego... że tutaj była konsolidacja i obawiam się, że ta konsolidacja może tu ponownie się pojawić. Tu było kilka świeczek, które nie pozwoliły cenie spaść i tu była jeszcze luka, która została uzupełniona. Ja go mam tutaj. Pamiętajcie, że jeżeli ja już mam dwa zlecenia otwarte tam na dole, ja nie mogę za dużo ryzykować z tym trzecim zleceniem. Ja nie mogę pozwolić, żeby to zlecenie też weszło w minus. W tym momencie, jeżeli ja będę miał trzy zlecenia na minus, to strata rośnie piramidalnie. Więc ja nie mogę sobie pozwolić, że gdzieś dam im trzecie zlecenie na straty. Dlatego ja wolę zamknąć je gdzieś tutaj w tych okolicach. Może nawet zamknę je wcześniej. Poczekać, zobaczyć, jak się sytuacja ułoży i ewentualnie dołożyć. Pamiętajcie, że w piątek mamy payrollsy. Mieliśmy dzisiaj ADP. To są dane dla rynku pracy, dla rynku prywatnego, tak często mówią, ale ja na to mówię małe payrollsy i wyniki były o 130 tysięcy miejsc pracy lepsze niż spodziewane. Więc można było założyć, że wtedy złoto zacznie tracić i jen zacznie tracić, a tego nie było, wręcz przeciwnie. Jen kontynuuje wzrosty, czyli para dolar do jen traci. Od godzin tam, powiedzmy, kiedy to się zaczęły te spadki, no jak Londyn się otworzył, to zaczęły się spadki. Pomimo dobrych danych dla payrollsów, tych małych payrollsów, bo te duże, główne payrollsy są w piątek o 14:30 i musimy pamiętać, że w tej chwili Fed patrzy przede wszystkim na rynek pracy. Fed uważa, że jeżeli rynek pracy będzie w dobrej kondycji, to jest pora już przycinać kranik, przykręcać kurek z pieniędzmi, podnosić stopy procentowe. No i wtedy wiadomo, dolar będzie the king. I ja myślałem, że po takich dobrych ADP, bo te ADP jednak 130 tysięcy lepsze od spodziewanych, to można było przyjąć, że faktycznie rynek zacznie znowu dolara kupować, a tego tu nie ma. Tego tu nie ma, więc to jest trochę zdziwienie, ale ja staram się grać to, co się dzieje na rynku, a nie to, czego ja się spodziewam. W związku z tym, jak zobaczyłem tą sytuację na Kanadyjczyku do Japończyka, no mówię, no jest to po prostu, aż się prosi, żeby to rozegrać, bo wszystkie trzy warunki mojej strategii zostały spełnione. Na dolarze do Japończyka też jest ciekawa formacja. Zauważcie, że tutaj pojawiło się objęcie Bessy. To objęcie Bessy może budzić wątpliwości, że czy ono jest odpowiednio wysoko, bo jak spojrzymy w lewo,
to zaledwie tydzień temu cena była znacznie wyżej. Ale tutaj jest jedna ciekawa rzecz, na którą zwrócę Państwu uwagę. Ja często wspominam, że maksimum świecy tworzącej formację, w przypadku, jeżeli ta formacja występuje w trendzie wzrostowym, no to jest jakiś tam lokalny trend wzrostowy, powinno być znaczące maksimum. Jak tu spojrzę w lewo, to nie za bardzo jest to dla mnie maksimum. Ona raczej wygląda dosyć słabo. Ale zauważcie jedną rzecz, ja teraz właśnie ją zaznaczę, że tutaj mamy konsolidację, wybicie z konsolidacji i powrót pod konsolidację, czyli to jest poziom wsparcia i oporu. A ja czasami też zaznaczam, no bo mógłbym tu dopisać jeszcze jeden element, że ekstremum świece matki musi być lokalny maksimum lub minimum, przecinek, lub ekstrema tych świec powinny się znajdować na ważnym poziomie. Ale już nie chcę komplikować. Dla Was, w tej chwili uczestników tego spotkania, no myślę, że moje tłumaczenie jest logiczne. Jeżeli coś się dzieje na ważnym poziomie, to znaczy się, że to jest ważny pattern, ważna formacja. I teraz patrząc jeszcze, cofając się w lewo, sprawdźmy, czy historycznie w ogóle coś tu się działo na tym poziomie. I widzę, że dawno, dawno temu się nic tu nie działo. No tutaj były próby podejścia, ale nic z tego nie wyszło. Rzadko cena docierała. Czyli jakby ta linia tutaj wcześniej nie stanowiła żadnego poziomu, to nie mogę opierać się na tym, że kiedyś to historyczny poziom był, ale jeżeli spojrzymy na aktualną sytuację, bo zawsze jednak ta aktualna jest, ta najświeższa jest najważniejsza, to widzimy, że tutaj była konsolidacja na szczycie, wybicie z konsolidacji i już podjechali tu pod spód tej konsolidacji, czyli można uznać ten poziom również za ważny. Oczywiście wolałbym, żeby to się działo gdzieś tu, na szczytach. Wtedy miałbym bardziej przekonany do sytuacji, ale jeżeli widzę, że tu jest poziom wsparcia i oporu się wytworzył, no bo tutaj było wsparcie, tu jest opór, można ten uznać go za ważny, ale też należy troszeczkę podchodzić do tego z pewną ostrożnością, bo nie tylko ta świeca tworząca formację nie spełnia do końca tego warunku ekstremum, ale spełnia warunek, że to się otworzyło na ważnym poziomie, to również nie mamy dywergencji. Także tutaj trzeba podchodzić do tego z pewną ostrożnością. I tutaj mamy, wybicie nastąpiło, czyli załóżmy, że zweryfikowaliśmy pozytywnie. Wybicie z formacji nastąpiło, ta świeca tutaj się zamknęła poniżej. I czy MAC zmienił kierunek, bo to jest ważne. No i teraz patrzymy w dół i widzimy, że ta świeca wybijająca zmieniła nam kierunek na MACD, tak? Czyli ja zaznaczę tu linią czerwoną tą świecę i zobaczcie, ona spowodowała zmianę na MAC-u. Czyli trzeci warunek spełniony, nie ma dywergencji, ale te warunki są spełnione, nie ma dywergencji, czyli jakby prawdopodobieństwo powtórzenia się, znaczy prawdopodobieństwo wybicia dołem i kontynuacji jest dosyć spore, ale jest mniejsze niż gdyby to była jeszcze dywergencja. Bo na tym zleceniu Kanadyjczyk do dolara mamy sytuację bardziej klarowną. Tutaj mamy bardziej klarowną. Widzę, że cena próbuje odbić. Dopóki trwa dywergencja, możemy, można powiedzieć, obserwować ze spokojem. Gorzej, jeżeli tutaj pojawi się zielony pasek. Oj, to będzie wtedy niedobrze, to trzeba będzie uciekać ze zlecenia w te pędy i trzeba będzie się pogodzić ze stratą. Być może nawet wtedy będę zamykał wszystkie te trzy zlecenia i sobie odświeżę, że tak powiem, trochę umysł i zacznę patrzeć na rynki od nowa. Widzę, że jest pytanie. Stopy procentowe podniosła NBP w Polsce od 0,1-0,4+, a jednak, a już tak przebąkiwali. No ale to na nasze pary walutowe większego wpływu nie ma, natomiast ma to na pewno wpływ na nasze kredyty, jeżeli takie posiadamy i to będzie też miało wpływ na wszystko inne, na ceny, dlatego że stopy się podnosi, żeby zapobiec
podwyższaniu się cen, inflacji, ale tak naprawdę, jeżeli ktoś komuś wzrastają koszty o 0,4%, to on je przerzuci na klienta, nie będzie sam ich ponosił, a przynajmniej ewentualnie się podzieli tymi kosztami. Czy strategię można używać do rozpoznawania zakończenia korekty trendu, aby dołączyć na samym dole swingu do obowiązującego trendu? Ciężko będzie spełnienie warunku lokalnego minimum. Tak, ale słusznie pan zauważył, że czyli te stopy, no dzisiaj rano Glapiński coś tam przebąkiwał, że pora podnieść, no i podnieśli. Ja na szczęście, jakby mnie fizycznie to nie dotyczy, natomiast prawdopodobnie będzie to dotyczyło wykresu dolara z PLN-em i euro z PLN-em. Może jeszcze jak chwilę czasu będzie, to zerkniemy i tam. Wracając do tego, co tu się dzieje, tą strategię można używać jako sygnał zakończenia korekty. O ile ta korekta dosyć długo trwa. Bo jeżeli ta korekta nastąpi bardzo szybko, to faktycznie będzie ciężko trafić nam, że to jest to właściwe minimum. Ale jeżeli to właściwe minimum się pojawi na przykład tutaj, załóżmy, że to jest pin bar, z którego wybicie nastąpiło i cena ładnie powędrowała, bo ja rzadko wspominam o pin barach, ale pin bar spełnia tą samą rolę co inside bar i outside bar, z tą małą różnicą, że pin bar składa się z jednej świecy, tak? Czyli ja muszę obrysować pin bara jako formację, a to już jest świeca wybijająca, tak? Czyli zamiast dwóch świec, jak mamy w przypadku inside-outside bara, albo i więcej, w przypadku pinbara mamy świecę i wybicie. Czasami się zdarza, że z pinbara cena nie może wybić i wtedy tworzy się inside bar. Tak? Ale tutaj akurat mamy typowe zachowanie. Jest pinbar, jest wybicie, patrzymy, co się dzieje, cena MACD poszedł w zielone. Czyli od tego momentu możemy rozgrywać tylko longi, bo MACD wyraźnie wskazuje nam kierunek. Stop loss niestety musiałby być aż tutaj, ale jakbyśmy policzyli zysk, to znaczy ryzyko do nagrody, czy risk to reward, 37 pipsów stop loss, a maksymalny zysk, jaki moglibyśmy osiągnąć, gdybyśmy byli bardzo cierpliwi, byłby 54, czyli prawidłowo. Ja bardzo często rozgrywam transakcje 1:1, bo skuteczność mam powyżej 70%, czyli ja mogę sobie pozwolić na 1:1 i tak będę dochodowy. No to ciekawe, że ten nasz szef banku tak szybko to zrobił. Rano mówił, że pora podnosić, a już podniósł. No to ciekawe, ciekawe. Ogólnie kraje, w których banki centralne są sterowane przez rządy, to jest tragedia, bo jakbyśmy spojrzeli w inflację w Europie, w Unii Europejskiej, albo w ogóle w Europie jako takiej, i spojrzymy na kraje, gdzie centralne banki robią, są, że tak powiem, na sznurku rządów, czyli nie są niezależne, to ciekawy zbieg okoliczności, że największa inflacja jest w Turcji, gdzie szefa banku centralnego, że tak powiem, awansuje na szefa albo zwalnia Erdogan. Na Węgrzech, gdzie wiadomo, rządzi pan Orban i on decyduje o wszystkim, jest tam autokratą. No i my, już wiecie, jak jest u nas. Bank centralny nie jest bankiem niezależnym, nikt mi tego nie powie. Wiadomo, że ktoś się kogoś słucha i ktoś z jakiegoś powodu robi to, co inny chce. I tam, gdzie są właśnie te sytuacje, gdzie bank centralny jest bankiem zależnym od rządu, tam jest największa inflacja. Przypadek? Nie sądzę. Cytując klasyka pana Antoniego. Co jeszcze bym chciał Państwu pokazać, bo mamy jeszcze chwilę czasu, co prawda minęła już nam godzina od rozpoczęcia, ale przez tą przerwę spowodowaną technicznymi jakimiś problemami
to polecimy jeszcze z jednym przynajmniej ciekawą parą walutową, mianowicie sobie tu przygotowałem euro do Audi. Czyli euro, waluta europejska i australijski dolar, który jest bardzo mocno zależny od cen surowców na rynku. To jest, Australia jest dużym eksporterem rud żelaza, węgla, mięsa i jeżeli te rzeczy, ceny tych surowców rosną, no, australijski dolar się umacnia również. Zauważyliście pewnie, jak dużo się mówi o kryzysie energetycznym. Ja już przeżyłem dwa razy kryzys energetyczny w czasie mojego życia. Pamiętam lata 80., problemy z ropą i tak dalej. Więc patrzę na to raczej z dużym spokojem. Natomiast ci, co patrzą na ceny gazu, po prostu oczy wychodzą na wierzch, bo ceny opcji na gaz po prostu osiągają historyczne, rekordowe poziomy. Cena gazu w Wielkiej Brytanii wzrosła 40% w oparciu o futures. Ale przechodząc do tego, co tu się dzieje. Na pewno Państwo już zauważyliście, że tu się pojawiła ciekawa formacja i ta formacja nazywa się RGR. I dosyć regularną ma tutaj linię szyi, z którą w tej chwili rynek się zmaga. Formacje RGR mają to do siebie, że bardzo są dobrze opisane teoretycznie i bardzo często sprawdzają się te teoretyczne założenia formacji. A zwróćcie uwagę na bardzo ciekawą rzecz. Tutaj bardzo regularny jest ten Head and Shoulders. Ja przejdę do wykresu 4-godzinowego. Dlaczego? Dlatego, że... Ops, z drugą stronę miałem zrobić. Dlatego, że tutaj pokażę pewną bardzo prawdopodobną sytuację, która może nas spotkać niebawem. Ten RGR jest ładnie rozbudowany, on ma tutaj ładne lewe ramię, ma tą główkę i ma też prawe ramię pięknie rozbudowane. No właśnie też, że ta strefa podaży, do których zachęcam Państwa, żeby korzystać z tej strefy, z tych stref podaży, bo one naprawdę fajnie nam pojawiają się w odpowiednim momencie i mogą sugerować nam, że a być może rynek zawróci, a może tam warto postawić take profit, bo dalej mogą nie pójść. I tutaj widzimy piękny RGR. I mamy też linię szyi. Zaznaczyłem ją kreskowaną linią, dlatego że ona, gdybym zamalował na fioletowo czy tam na zielono, to troszkę by nam tutaj ten obraz zaciemniło. Jak widzicie, tutaj ta strefa popytu, która tu istniała, została dzisiaj wyczyszczona. To była strefa popytu jeszcze rano, ona zniknęła. I teraz obserwujemy ciągłe próby pokonania. Widać, jak ważny dla rynku jest ten poziom, ile tutaj było prób przebicia, to są 4-godzinowe świece. Domyślacie się, co się stanie, jeżeli wreszcie ten bastion, ta reduta puści. Gdzie będzie nasz take profit? No będzie tutaj, no nie ma nic po drodze. Ja na to mówię, że to jest jak na autostradzie, nie ma parkingu po drodze, nie ma gdzie zatrzymać się, nie ma toalety, nie ma stacji benzynowej, dopiero pierwsza jest tu. Czyli możemy celować w te rejony. I tutaj ten rejon, tą strefę warto sobie oznaczyć prawym klawiszem, tutaj tak, to jest 58, a jesteśmy na 1,59, słuchajcie, to jest 100 punktów, to jest kupa pipsów do wzięcia. Może warto się tym zainteresować. Nasze live tradingi, no po to są, żeby nie tylko pokazywać, co jest w danym momencie do zagrania, ale co może być do zagrania. I ja tutaj widzę bardzo ciekawą sytuację. Oczywiście boję się w tej chwili, może nie to, że boję, ale nie mam przekonania, żeby wejść w sell, bo to jest troszeczkę takie życzeniowe. O, wejdę w sell, bo oni tu już się przebijają. Ja tak zrobiłem tutaj. Na chwileczkę wrócimy do, dosłownie na minutę, co rozgrywałem. Ja tutaj właśnie byłem nastawiony
na to, że jest RGE i cena się przebija, stąd moje wejścia. Ta kreskowana czerwona linia tutaj, może jednak większe to zrobię, ta czerwona kreskowana linia tutaj, to była linia szyi RGR. Ja już tutaj jak szli w dół, to już byłem przekonany, teraz to tylko można jechać w dół. I zobaczcie, jak zostałem oszukany. Dlatego teraz podchodzę z dużym, że tak powiem, z dużą nieśmiałością do zlecenia, bo ta linia szyi nie została jeszcze pokonana. W ogóle ostatnio RGR jakoś słabo nam działały. Na euro też dosyć długo trwało, zanim się rynek zdecydował pokonać linię szyi i zaczął spadać. Dlatego tutaj nie możemy sobie na razie jeszcze pozwolić na rozgrywanie, ale cóż, szukajmy tu jakiejś formacji, która być może nas do tego przekona. Spójrzmy, ja na razie wyczyszczę te czerwone tutaj, te krechy. Wejdźmy na dzienny na razie i zobaczmy, co się dzieje na dziennym. I zobaczcie, na dziennym jest to, o czym chciałem powiedzieć panu Wojtkowi. Pan Wojtek tutaj wspomniał, że jest to strategia kontrariańska, czyli czyhamy na moment, kiedy cena zawróci, czyli zagramy przeciw trendowi. A ja tutaj właśnie chcę pokazać teraz sytuację, która może, ta sama strategia, o której mówimy, price action na MACD, gdzie ona się okaże, że jest strategią trend following. Zakładamy, że to jest trend, tak? Jest swing w dół, swing do jakiegoś tam poziomu, swing w dół. Pytanie, czy oni pokonają ten dół, czy nie? Nie jest jeszcze rozwiązane. Ale jeżeli się przyjrzymy temu z bliska i zrobimy sobie taki prostokącik tutaj, to zauważymy, że jesteśmy bardzo bliscy do pojawienia się objęcia. Na razie jest to objęcie Hossy, które by sygnalizowało wzrosty, ale mam nadzieję, że Państwo pamiętacie, jak parę razy wspominałem, nie ma większego znaczenia, czy to będzie objęcie Hossy, czy Bessy. Dla mnie ma znaczenie, w którą stronę rynek wybije. I wtedy zaczynam to rozgrywać. Nazewnictwo tutaj nie ma większego znaczenia. Przykładem jest chociażby ta sytuacja tutaj, gdzie mieliśmy objęcie Hossy, tak? Te dwie świece, ta świeca obejmuje to, no zdecydowanie bycze objęcie, kurczę, teraz to tylko będą rośli. I kto się tu wpakował na wzrosty, ten potem srogo żałował, bo rynek odwrócił. Dlaczego rynek odwrócił? Dlatego, że ta formacja spowodowała wśród ludzi zapał do zakupów, a rynek zawsze działa przeciwnie do większości. Świadczą chociażby o tym procenty, że 75% traci, a 25% wygrywa. To świadczy o tym zawsze, że większość nie ma racji na rynku. I ta większość, która zaczęła wchodzić w kupno, podniecona, że tu mamy objęcie Hossy, dwie białe świece, wow, to już tylko mogą rosnąć. Ja zawsze uprzedzam. Proszę Państwa, nieważne jak się formacja nazywa, ważne jest, w którą stronę rynek wybije. I jak gdybym to rozgrywał, nie rozgrywałem tego, ale gdybym to rozgrywał według moich zasad, to pierwsze co, sprawdzam, czy cena wybiła i gdzie ona wybiła. Ona wybija w dołem, czyli to jest świeca wybijająca, tak? Co się stało? Świeca wybijająca spowodowała, że MAC zrobił się spadkowy. Czyli ja mogę tutaj zaryzykować wejście na sell, ale stop loss musi być powyżej, lekko powyżej połowy. Czyli tu praktycznie bym się śliznął. Może nawet bym tam gadał ciut wyżej. Może bym się wybronił. Na koniec, po iluś tam 7-8 dniach, byłbym dosyć mocno w proficie. Więc tu jest podobna sytuacja. Nie ekscytujmy się tym, że jest objęcie Hossy czy objęcie Bessy. Patrzmy, gdzie oni wybiją. Bo jeżeli oni wybiją w dół i MAC po prostu no, nie ma wyjścia, być dalej czerwony, to jest fajny sygnał, że tu możemy iść i sprzedawać. Bo na razie to jest po prostu, ta świeca jest ciut większa od tej, ale pamiętajcie, mam jeszcze 6 godzin do zamknięcia rynku, to jeszcze może się dużo zmienić. Dużo się może zmienić. Oni w tej chwili tańczą tutaj na tej linii szyi i tak nie do końca wiedzą, czy by w tamtą. I pamiętajcie też, że jest taki rodzaj świecy, nazywa się
świeca młot i to jest świeca młot odwrócony. Z reguły świece młoty odwrócone są sygnałem do wzrostu, więc tym bardziej należy zachować ostrożność. Ja na tym mam już około 2 dni, to obserwuję i cały czas, że tak powiem, siadam na dłoniach, po angielsku to znaczy, po polsku to się mówi inaczej, ale powiedzmy, nogi pod, nie, te ręce pod pośladki i nie ruszam tego, bo już mnie kilka razy kusiło, a daj sela, ale potem mówię, nie, formacja nie jest spełniona. Formacja dopiero się kształtuje, ona dopiero dzisiaj pojawiło się objęcie, tylko teraz nie wiem, czy to będzie objęcie hossy czy bessy, ale tak jak mówiłem, ja nie zwracam uwagi na nazewnictwo, zwracam uwagę, w którą stronę wybiją. I teraz wracając do tego, co pan Wojtek wspomniał, że że jest to strategia kontrariańska, z którą się absolutnie zgadzam, z tym stwierdzeniem, ale też bywa tak, że ta formacja będzie formacją przedłużenia trendu, tego aktualnie trwającego. Bo jeżeli za chwileczkę przejdziemy do wykresu godzinowego i zobaczycie jeszcze ciekawą rzecz tutaj. Definicja trendu. Co to jest trend? Trend jest wtedy, kiedy mamy wyższe szczyty i wyższe dołki i cena się wspina. Potem następuje załamanie się trendu, kiedy kolejny dołek jest niżej od poprzedniego. Wtedy tu się sygnalizuje nam, że tu mogą być spadki. No i teraz przejdźmy na godzinowy wykres, bo tutaj będzie to może łatwiej pokazać, co tu się dzieje. No niech ja to powiększę. Czy to na H4 będzie lepiej? Możemy na H4 to nawet pokazać. O co mi chodzi? Tutaj mamy typową sekwencję trendu wzrostowego. Tak, tu mamy maksimum, tu mamy minimum. Potem mamy wyższe, higher high, czyli wyższy maksimum i wyższe minimum, tak? Higher high, higher low. Again. Jeszcze raz mamy wyższy szczyt i wyższy dołek. Tu mamy kolejny wyższy szczyt, ale dołek, proszę Państwa, już mamy niżej, czyli nie możemy powiedzieć, że to jest higher low, wyższe, tylko to jest lower low. Czyli od tego momentu i potem mamy lower high, czyli niższy szczyt. Tu się załamanie trendu. I teraz, dopóki ta sekwencja będzie tu utrzymana, gramy z trendem. Proste, tak? Tak to wygląda. O. Tak wygląda schemat trendu wzrostowego. Do momentu, kiedy się pojawi niższy dołek i niższy szczyt. I bardzo często rozgrywane to jest przez traderów w ten sposób, że jeżeli się pojawi niższy dołek, wchodzą w sela. Niedobrze, nie można tego zrobić. Wiecie, kiedy się wchodzi? Wchodzi się, kiedy niższy dołek zostanie pokonany ponownie. Ja może to narysuję taką linią. Tu jest niższy dołek, tak? I kiedy wchodzimy, możemy dopiero wejść, kiedy cena potwierdzi, że to jest ten niższy szczyt i pokona nam ten poziom tego dołka tutaj. Jeżeli ten poziom tego dołka jest pokonany, a przedtem mieliśmy niższy dołek, to jest dopiero, tu dopiero możemy zacząć sprzedawać. Tu mamy kolejny swing, bo to jest tak zwany swing trading od punktu do punktu. Swing trading różni się tym od daily trading, że na daily trading po prostu otwieramy dzisiaj i zamykamy dzisiaj. Swing trading polega na tym, żeby otworzyć na początku swingu. Jak widzimy, że swing się skończył, to zamykamy. Czasami to może trwać tydzień, czasami 2 dni, czasami 3, czasami miesiąc. W zależności od tego, na jakim interwale będziemy to rozgrywać. Pan Mariusz pisze, na szczytach w trendzie
spadkowym. Tu akurat nie wiem, panie Mariuszu, o co chodzi na szczytach w trendzie spadkowym. Otwieramy pozycję. OK. Tak, zgadzam się. Mhm. No i tutaj mamy przykład, co prawda tutaj była taka, pojawiła się taka fałszywka, bo załóżmy, tu weszliśmy w sela, tu ładnie już pojechali, tu byśmy pewnie chcieli trzymać dalej, a tu nagle jest odwyrtka i tu się pojawiło takie niebezpieczeństwo, że tu powstał znowu wyższy szczyt. I tutaj był kłopot, ale broniła tutaj strefa i potem już znowu mamy niższy dołek, mamy lower low, tak? Lower low, lower low, lower low. I teraz pytanie, czy to już jest niższy szczyt, czyli mamy lower high, czy to był koniec i teraz będzie tworzony kolejny niższy dołek? Czy to pojawi się? Wszystko wskazuje, że jest duża szansa, ale mówię, nie wyprzedzajmy rynku, obserwujmy tą sytuację i wejdziemy w to wtedy, kiedy się okaże, że ta formacja, którą tu wyrysowało nam na wykresie dziennym, bo to jest wykres dzienny, tutaj to, co teraz oglądamy, jeżeli ten wykres dzienny zamknie się tak jak dziś, jak teraz, to mamy malutkie objęcie. To jest prawie, że na mikroskopowa różnica między minimum a maksimum, ale na pewno wybicie z tej formacji będzie jakimś tam sygnałem. Na razie bym tego nie rozgrywał. Na wykresie 4-godzinowym nic mnie tutaj nie zachęca do wchodzenia w sell. Na wykresie godzinowym tym bardziej nie. Wszędzie wszystko wskazuje na to, że tu jest poziom, który musi być pokonany. Jeżeli oni dadzą sobie z nim radę, to będzie dobrze. To będzie wtedy warto jechać niżej. Jeszcze na zakończenie samej tej transakcji przyszłej, ewentualnej. Jeżeli ja to tworzę, to oczywiście będziecie Państwo mieli podgląd do konta i będziecie to widzieli, czy to jest otwarte, czy nie, bo tam jest chyba możliwość patrzenia również, co jest otwarte, nie tylko co zostało zamknięte. To na koniec zasada formacji Head and Shoulders jest taka, znaczy zasada, teoria mówi, że jeżeli mamy formację Head and Shoulders, to jej zasięg w sensie możliwość, dokąd cena spadnie, to jest powiedzmy ten nasz RGR-ek. Wysokość formacji to jest mierzona od szczytu głowy do linii szyi, tak? To jest linia szyi, czyli zmierzmy tą formację sobie, zaznaczmy ją sobie na niebiesko. To jest ten odcinek. Aj, to brzydko wygląda, ja go poprawię. Wezmę prostą linię i trochę grubszą. To jest, proszę Państwa, wysokość formacji. RGR, czyli gdyby cena pokonała tą linię szyi, to byśmy chcieli zobaczyć przynajmniej taki spadek. Ja tam patrzałem na to parę dni temu, to było chyba około 500 punktów. Sprawdźmy zresztą. Tak, to jest 530 pipsów. To akurat by mniej więcej było spadki w te rejony. Ta strefa popytu tutaj mogłaby być celem, ale wiecie, no 500 punktów to jest, to może być trwać 2-3 tygodnie, to nie jest tak, że to się stanie teraz i zaraz, ale musimy mieć to na uwadze. Wyczyśćmy teraz ten wykres i pokażę Państwu jeszcze jedną rzecz, która być może przekona Państwa do tego, że ten setup może zadziałać. Mianowicie, jeżeli połączymy tutaj te dwa minima i przeciągniemy to wyżej, to wychodzi nam na to, znaczy ja muszę tutaj dopasować do tego, tak? Wychodzi nam coś takiego, to ja usunę, ojej, jeszcze raz. Jeżeli tak pociągnę, powiedzmy, tą linię, która jakby wyznaczała nam trend w trzech miejscach, tu raz, dwa, trzy. Oczywiście nie możemy tu liczyć na to, że będzie apteka, że to będzie co do pipsa.
biorąc pod uwagę dzienne wykresy, to jest kwestia nawet spreadów. U jednego brokera będzie tak, u innego będzie podobnie, ale ogólna tendencja jest widoczna, tak? Mamy trend wzrostowy i mamy RGR. Ja nie wiem, czy ja Państwu robiłem taki krótki wykład o RGR-ach, ale RGR ma to do siebie, że jest zarazem formacją odwrócenia trendu. Dlaczego? Dlatego, że tu mamy, powiedzmy, wyższe, no może innym kolorem to zrobię. Tu mamy coraz wyższe szczyty, tu mamy coraz wyższe dołki i nagle się okazuje, że ten szczyt już nie jest wyżej niż ten, czyli jest złamana sekwencja wyższych szczytów, wyższych dołków, bo ten szczyt już nie jest high high, tylko low high. I nagle się pojawia, że tu ten jeszcze wyższy low, bo wyższy od tego, gdyby tu utworzył się niższy dołek, to jest po prostu złamana sekwencja trendu wzrostowego i jest zamiana na trend spadkowy. Także RGR to jest nic innego, tylko formacja odwrócenia trendu. I warto się temu przyjrzeć, bo zauważymy, że powstała konfluencja. Ja Państwu pewnie wspominałem kiedyś, co to jest konfluencja. Mamy konfluencję czynników. Ja to mówię konfluencja zdarzeń. Ale w tym wypadku nie chodzi nam o konfluencję zdarzeń, tylko nam chodzi o konfluencję dwóch poziomów. Jak widzicie, tu jest poziom, nawet jakby mógłbym się pokusić o narysowanie, że to jest jakiś taki tam kanał. Więc to jest wsparcie kanału. Za każdym razem, kiedy cena tu wracała, to odbijała do góry. A tu jest linia szyi. I zauważcie, że te dwa poziomy ze sobą się tutaj krzyżują. Czyli tu powstała konfluencja wsparć. Konfluencja wsparć to jest jakby podwójna moc, podwójne, tu są skupione dwie siły wspierające cenę, czyli jakby podwójna moc kupujących. I co się dzieje, jeżeli coś takiego pada? To jest tak jak przerwanie tamy na rzece, ruszą wody, że tak powiem, do 1,58. Dlatego warto to obserwować, bo tu naprawdę może być ciekawy setup. Ja już nie zakładam, że to będzie te 500 pipsów, bo to ostatnio się coraz rzadziej nam sprawdza ta zasada, bo już wszyscy o tym wiedzą, jak wszyscy wiedzą, to już nie jest tajemnica, bo gdyby to miało być 500, to 500 nam wypada gdzieś w terenach, ale niech chociaż spadną tą stówkę, skasować stówkę, całkiem przyjemna sprawa. Spójrzmy teraz jeszcze, bo powoli nasz czas się kończy. Spójrzmy teraz jeszcze na nasze zlecenie, które jest otwarte. Myśmy otworzyli zlecenie tutaj. Kanadyjczyk do Japończyka. Niech ja wyczyszczę to. No, idą w dół. Jeszcze trochę im brakuje, żeby zamknąć mi to, ale no, sytuacja nie wygląda źle. Dywergencja trwa. Retestik był. Myślę, że nie wiem, czy dojadą tutaj. I czekajcie, ile to jest punktów? Nie mogę tutaj tego odczytać. To jest około 50 pipsów. No nie wiem, zobaczę. Na pewno będę chciał zamknąć, co się da, co będzie na plusie, będę zamykał przed payrollsami w piątek. Nie chcę zostać przed payrollsami z obciążonym kontem. Będę się starał zamknąć, co się da, żeby mieć swobodę, mieć jakiś zapas. To jest konto z lewarem 1 do 100. Ale ja mam też konta z lewarem do 1 do 30. Powiem wprost, im wyższe kwoty na koncie, tym wolę mieć niższy lewar, bo to już nie ma żartów wtedy, jak się już handluje na dużym koncie. Także tam od pewnej kwoty już nie pozwalam sobie na większy lewar niż 1 do 30 i nawet go nie wykorzystuję, bo to jest kwestia po prostu prostej matematyki, tak? 5% od kwoty mniejszej to jest jakaś tam mała kwota, 5% od dużej kwoty to już jest duża kwota i wtedy również minus 5% to też boli.
Także tutaj jeszcze zobaczę, czy nie zamknę tego przed payrollsami. Może samo się zamknie, nie wiem. Na razie mamy bardzo ładną kształtną dywergencję, która wskazuje, że tu mogą być całkiem fajne, tu może być całkiem fajny wynik na tym. Co my też jeszcze mamy otwarte, to my mamy otwarte zlecenie na złocie, o ile pamiętam. Spójrzmy tutaj. No na złocie, tu już byliśmy na plusie, niestety pociągnęli w dół, ale widzicie, złoto się broni przed spadkiem i myślę, że jednak to na koniec to zlecenie będzie dochodowe. Tu również mamy RGR-a, tylko że tu mamy RGR-a odwróconego, gdzie linia szyi przebiega tutaj. Tu jest linia szyi tego RGR-a i cena właśnie się zbliża do niej. Jak ten RGR wygląda? No taki trochę koślawy jest może. Tu mamy jedno ramię, tu mamy głowę, a tu prawdopodobnie tworzy się, że tak powiem, uzupełnienie tego RGR-a. Jeżeli bym narysował, ja bardzo nie wiem dlaczego, wam lubię na zielono zaznaczać linię szyi, tu byśmy mieli wtedy linię szyi, a jeżeli ta linia szyi się spełni, czyli cena będzie w stanie pokonać, akurat ja mam tutaj to otwarte zlecenie, no to wtedy myślę, że ten target powinien być osiągnięty, chociaż przyznam szczerze, jak otwierałem tutaj tego longa, już wieczorem widziałem, już jest tam prawie procent do przodu, to już liczyłem, że tak powiem, pieniądze, rano już okazało się, że nie mam co liczyć, ale docelowo ja planowałem trzymać to do 1800. Tu nie wiem, czy teraz będę trzymał, przed payrollsami będę uciekał z wszystkich możliwych zleceń, co będzie na plusie, zamykam i spokojnie te payrollsy chcę obejrzeć. Payrollsy mają tą jedną podstawową wadę, że dużo się dzieje o 14:30, 15:00, 16:00 i potem za parę godzin już jest koniec sesji, potem jest weekend. Zostać z jakimś głupim zleceniem po payrollsach nie jest dobre. Dlatego ja nie za bardzo przepadam za payrollsami, natomiast bardzo lubię decyzje Fedu, które są w środę i jeszcze po tej decyzji Fedu mamy dwa dni na to, żeby pohandlować, żeby ewentualnie wyprostować to, co się narozrabiało. Ja tu, przepraszam, ja tu widzę jakieś na Telegramie coś się dzieje. Ja zerknę, tylko mam podgląd na drugim komputerze, być może to dotyczy naszego wykładu. Gdzie ja to mam? A, tu pan Kamil pisał, że był problem. Tak, tak, ja rozumiem. To chodziło o te pozostałe informacje, które dotyczą innych spraw. Mam jeszcze kilka innych osób na tym. No to co? Ja myślę, że na dzisiaj możemy zakończyć. I że tak powiem, podsumowując ten nasz live trading, to krok po kroku. Na złocie jest szansa na spełnienie odwróconego RGR-a. Jest on taki koślawy, ale spełnia przede wszystkim podstawową zasadę RGR-a, że można te punkty połączyć w jedną prostą i one tworzą linię szyi. I co ważne jest, mamy jakby dołek, niższy dołek, ale ten dołek już jest wyższy, tak? Czyli mamy, tu mamy, nazwijmy to low, tu mamy lower low, czyli niższy dołek, a ten dołek już jest higher low, co właśnie jest charakterystyczne dla RGR-a odwróconego, w tym wypadku to się nazywa ORGR, czyli odwrócony RGR, że kiedy ten dołek jest wyżej od poprzedniego, czyli łamie tą sekwencję niższych dołków, niższych szczytów, to jest jakby zapowiedź zmiany trendu. RGR to jest tylko po prostu nazwanie czegoś, co się zdarza, kiedy trend się odwraca. To, czy to będzie na szczycie, czy na minimach, tak to będzie mniej więcej wyglądało. Czyli to mamy jakby złoto ogarnięte. Jeszcze na chwileczkę wróćmy do tego tu. Tu Kanadyjczyk z Japończykiem, no to wiadomo o co chodzi, tak? Wybicie z inside bara, poparte
piękną dywergencją spadkową. Dopóki jest czerwono, możemy w miarę spać spokojnie. No i euro Audi to jest sytuacja na może na jutro, a może dopiero po payrollsach. Wygląda to nieźle. Wygląda to nieźle. Ta świeca zaczyna się, robić się czarna, czyli spadkowa. Jeżeli ona się zamknie poniżej tej, to będzie objęcie Bessy, tak? Ale tak jak wspomniałem, nie nazwa tutaj gra rolę. Rolę gra to, w którą stronę oni będą łaskawie chcieli wybić. I co jest ważne, to jest konfluencja wsparć. Konfluencja wynikająca z linii szyi, konfluencja wynikająca z przecięcia się również tej linii, która jest wsparciem kanału. Także te konfluencje rynek bardzo lubi. Często się mówi, że punkty konfluencji powodują napływ zleceń ze względu na to, że tam się gromadzą jakby wojska kupujących i sprzedających i kto kogo pokona, ten drugi się bardzo szybko poddaje i wtedy ten drop down tutaj może być bardzo szybki. Zauważcie, że tu po drodze nie ma pit stopów, nie ma parkingów jak na autostradzie, więc tutaj muszą jechać do końca. I to, ale wstępnie bym celował w 58, 10, tak mniej więcej, ale na razie nic nie otwieram, nie chcę się dać oszukać, jak się dałem oszukać na Kanadyjczyku do Japończyka. Okej, fajnie, to była nasza taka pierwsza sesja zamknięta, można powiedzieć, dla mniejszego grona. Co prawda ja tego nie odczuwam, bo ja Państwa nie widzę i to nie jest tak, że jak jest mniejsze grono, to mogę poświęcić każdej osobie większą ilość czasu, to nie tak działa, ale mimo wszystko liczę, że to, co mówię, dociera do Państwa tak, jakbym chciał i będziecie w stanie z tego skorzystać w swoim tradingu. Namawiam do prostych zasad, prostych zwyczajów i jak największej obiektywności w tradingu, czyli nie skupiajmy się na jakichś skomplikowanych strategiach. Harmoniczne formacje, owszem, działają, ale to wymaga troszeczkę wprawy, troszeczkę siedzenia nad tym, czekania, aż to się pojawi. Uważam, że moja strategia jest jedną z najprostszych, jakie mogłem Państwu przedstawić. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia za tydzień, ponownie w środę. A jeżeli Państwo będziecie chętni, w Warszawie 6 listopada zawsze można będzie coś wspólnie, trochę czasu spędzić. Ja w każdym razie wiem, że będę tam nocował z soboty na niedzielę, także to zapowiada się, że ta konferencja będzie cały dzień do wieczora trwała. Do widzenia Państwu.